dzisiaj środa, dzień targowy, 28 września, godzina 10 rano, bardzo cieplutko, gorąco bym powiedziała wręcz. Jedziemy na bazar, kupimy sobie na pewno oliwki, kupimy też jakieś owoce i zobaczymy, co tam ciekawego jest. Będziemy szukać też takiej płynnej chałwy. Ostatnim razem, jak byliśmy na wiosnę, to Czesiek kupił taką płynną chałwę, co było super, super w smaku. Zupełnie coś nowego. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie jedliśmy. Akurat to był sezon na truskawki, więc jedliśmy to truskawkami. I morelami, z tego co powiem. I morelami, ale morele jeszcze nie były takie dobre. Także było to coś super. Bo takie płynne, jak krem. Zobaczymy, jakie owoce będą dostępne. Mam nadzieję, że jeszcze figi, bo jeszcze chciałbym zrobić więcej dżemu figowego. No i zobaczymy jeszcze jakieś inne może. Tak, teraz jest sezon na nektarynki. Tak, kupimy jakieś inne i zrobimy sobie jakiś inny dżemik też. No, więc może też uda nam się kupić nektarynki i zrobimy może jakiś dżem z nektarynek. A po drodze jeszcze odwiedzimy pralnię. Dojechaliśmy już do miasta, jest sporo samochodów, wszyscy przyjechali na bazar, my też tam zaraz się będziemy udawać, jeszcze najpierw idziemy do pralni, tu mamy pełno rzeczy, idziemy później na zakupy. O, tutaj ktoś ma taki wózek, tu podpina go pod linę i wciąga na górę na swój balkon. Wchodzimy na bazar. Tak to wygląda. Dużo ludzi, dużo się dzieje. Tutaj mamy śliwki 2,50 za kilo, bakłażan 10, czyli raczej też 2,50. O, pięknie te warzywka są po... 2,70? A, no dobra. Ja. O, truskawki są, zobaczcie. Ile truskawek za 30. Nie. A, 3 kilo za 50 lir. Czyli 15 zł, tak? Za 3 kilo, czyli 5 zł za kilo by wyszło. Jeżynki. Są figi też. Tutaj kupujemy oliwki u pana, u którego już byliśmy wcześniej. Bierzemy też taką... O, właśnie to jest ta chałwa. Wow, ona jest przepyszna. Tu jest taka bez orzeszków, a ta jest z orzeszkami. Przepyszna jest. Uważaj. A bo ja bym serek. Stasio, masz tu od pana jeszcze czekoladę. Proszę. Mamy oliwki. Pomidorki. Ja muszę zaraz wypróbować. O, tu jeszcze jest chałwa w kawałkach. A tu jeszcze jest coś takiego. A to też kupowałeś? Tak, ja to też bym chciała. To też jest przepyszne. Proszę to? Tak, chcę, to było pyszne. O, liście winogron. Super. Wzięliśmy sobie 2 kilo oliwek. Bardzo, bardzo dobre. Weźmiemy jeszcze sobie taki. Kolej? Tu, iki kilo. No, możemy jeszcze jakiegoś sera. My tu bierzemy sobie jeszcze butelkę wody do tych oliwek, bo będziemy je sobie przekładać do wody. Spróbujemy może jakiegoś sera. Kuzu sód, pewnie? Kuzu? Merhaba, hoş geldiniz. A, to jest bez soli. Ale hoş geldin, buyur. Bez soli to jest taki. Bez soli? Patrz tam na ule.
On bardzo dobry, ale nie jest taki, jak bym chciała, żeby był. Czyli nie czuć tak bardzo, bardzo, bardzo owczym. Ale nie, dobry jest, bardzo dobry. W jakimś czasie jest lepszy niż był na początku. Cześć, Glenn! Bye, bye! I love you, Trist! I love you, money! Yes, sweet! Bye, bye! Bye, bye! Cześć, chodź! Chodźcie. Tu jest dużo takich różnych stoisk. Nam przypasowało właśnie tamto. Bardzo mili są tutaj sprzedający. Wszystko dają nam spróbować. Wszystko jest przepyszne. Idziemy dalej. Dużo ludzi. Pomidorki 8 lira za kilo, czyli ile? Ze 2,40. Jabłuszka, nie, to są gruszki, 10 lira, 2,70, banany 20 lira za kilogram, 25, czyli jakieś 5 zł. O, kukurydza jest. Są te śliczne truskawki, 30 lira za kilo, czyli to będzie ile? 7,50 za kilo, czyli tam jak się kupowało 3 kilo, wychodziło 5 zł za... O, figi, 30 lira za kilo, a tam ile płaciliśmy? 20 tam płaciliśmy, no ale to było w takiej trochę bardziej, mniej turystycznej miejscowości. Tu mamy trochę zieleninki, koperek, 5 lira za sztukę. Czyli ze złoty 2,35. O, jakie melony tam są piękne, arbuzy. Jak to wszystko, o, jakie granaty piękne. I też takie duże pomalonce. Morelki, figi. No, ale to pięknie wygląda. Tu są brzoskwinki, 20 lirek, 25 nektarynki za kilo. O, kokos, 50 lira za sztukę. O, jakie mango piękne. Papaja. Ślicznie. Papryczki, jakie piękne. Winogrona. Melony, jakie ogromne. Arbuzy, jakie wielkie. O, kukurydza. 10 lira za taką siatkę kukurydz, takich gorszych. Czyli 2,70. O, tu też ile. Jak tu pachnie kukurydzą. A, bo tu pan gotuje. Pięknie. Bardzo dobra ta kukurydza. Jedliśmy w Chorwacji, ale turecka była o wiele lepsza. O, tutaj pan robi sok z granata. Sobie wypijemy. Może najpierw jeden spróbujemy. Tatli? Tatli? Będziemy próbować. No spróbuj, Czesiek, czy dobry. Słodki? Pół na pół. No to weźmy dwa. Okay. A chyba, że zmiksuję z pomarańczą. No. I karyszyk? Karyszyk? Okej, okay, mik. Wirtan nar, wirtan portokal. Dobra. Aha. Portokalne kada? O tym zrajemy. Tu pan nam robi soczek. Wzięliśmy jeden z granata. Taki duży kubek kosztuje 40 lira. A pomarańczy kosztuje 30 lira. Czyli z granatu kosztuje jakieś 11 zł, a z pomarańczy kosztuje jakieś 8,50. Dobre soki? Truskawki zostały! Truskawki jeszcze kupimy? Tak. Tak? Tak uszło. A tutaj mamy jakieś dziwne ogórki. Co? Są jabłuszka. A tu jest sok z granatu. Nie sok, tylko taki syrop. Bardziej do polewania sałatek. Tutaj ogóreczki 20 lira za kilo. Znaczy cena podobna jak u nas. Koło tam 5 zł z kawałkiem. Tutaj stoją panowie policjanci, tak straż miejska można powiedzieć.
i tutaj strzegą porządku, żeby na przykład jakiś wielki dostawczy samochód nie stanął na środku drogi, a jak stanie, to przepędzają. Idziemy kupić truskawki. Dzieci bardzo, bardzo chcą. I będziemy jedli chałwę truskawkami. O, są też jajka. 2,50 lira. Za sztukę pewnie. 2,50 lira to jest ile? To jest 30... No, z 45 groszy chyba, co nie? Więcej? No to z 60 groszy takie jajko. 65 nawet. Słucham? 2,50 jajko. I tu skabeczki. My tam idziemy, kupimy te 3 kilo za 50 lira. To jest najlepsza oferta. Już, Lunia, idziemy kupić truskawki. Orzeszki. Tu na pistaszki widzę, jest teraz sezon chyba. Hello. Dobra. Dalej, dalej idziemy. Nagrywamy wszystko pięknie. Kupujemy truskaweczki. 1,5 kilo bierzemy. Ale lira. 30 lira za kilo. Także siateczka za 50 lira. Czyli jakieś 14 zł. Kupimy Czesiowi, znaczy dla wszystkich. Kupujemy kokosa. Pan nam będzie otwierał. 50 lira kosztuje taki jeden kokos. Czyli to jest jakieś 14-13,50. Pan nam otworzy i będziemy pić. Też jest papaja, smoczy owoc, bardzo ładnie wygląda. Asiba Balsio! Rupnika jest! Czekaj, mam jedną jeszcze? Tak, ja się napiję, bo później jak się Czesio dosie... Uli daj jeszcze łyka chociaż złapać. Ula, proszę. Bardzo dobry. Pychotka. O, a tu czarna marchew. Ciekawe. Co, czarna pietruszka? Marchewka czarna chyba. O, a to co to, małe arbuziki? Takie malutkie arbuziki? Już. Nie, to chyba jest cukinia. To cukinia była raczej.